Riot postanowił uwiecznić Fakera w nowej hali Legend, ze skórką, która będzie kosztować 2000 zł, nice, 60 tysięcy RPków, czyli Riot Pointsów, jak ktoś nie gra w ligę Legend, jest to waluta premium, którą się płaci za skórki w, w LoLu. Um. O, oh, lipka. Nie, nie wiem, czy popatrzyli na Tarkowa i uznali, że 250 dolarów za grę, czy 1300 zł za edycję gry to, to pikuś I uznali, faker, faker podtrzymaj mi puchar worldsów. Uznali, że to zdecydowanie za mało. Więc postanowili wydać skórkę, skórkę do postaci, która kosztuje 2000 zł. E, okrąglutkie 500 dolarów, e, czy nawet 600 dolarów, jak niektórzy mówią. Zależy, jakie pakiety się kupuje tych Riot Pointsów, ale nie wiem, cała ta sytuacja mnie cholernie bawi. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Zacznę może od tego, że jest to aktualnie największa drama w historii Ligi Legend o skórkę i jej cenę. Wcześniejszą taką dramą był Dark Cosmic Erasure Jean, który. Ogłosili jakieś 9 miesięcy temu, trzeba było kupić jakieś 30 takich kapsuł, w których jest możliwość dostania go, ale przy zakupie, przy otwarciu 30 kapsuły, mieliśmy pewność, że dostaniemy tę skórkę, która tak naprawdę jest po prostu innym kolorem i już istniejącej skórki więc tak naprawdę to była chroma czyli po prostu recolor istniejącej skórki i żeby dostać te 30 tych e, kapsuł, z których mieliśmy gwarantowane potem dostanie tego skina, trzeba było kupić 22 500 RPK e, czyli dwa pakiety za całe 349,99 zł i do tego jeszcze najmniejszy pakiet, bo oczywiście nie ma takiego pakietu, który by e, równo nam zapewnił tą kwotę, e, więc musieliśmy wydać w sumie 713 zł 97 groszy, tak? 314 zł, żeby kupić sobie E, tylko to było 9 miesięcy temu praktycznie. No i teraz postanowili uwiecznić Fakera w Hali Legend, czy jak oni to umieszczają, w Galerii Sław. No i co my tu mamy? E, oczywiście chcą złożyć hołd Fakerowi tym całym eventem. Wiadomo, jak ktoś gra w LOLa, mam Kurde, nawet jak ktoś nie gra w Lola, wie, kim jest Faker. Faker jest najbardziej popularnym, najbardziej lubianym graczem Ligi Legend, jest legendą esportu. Faker spowodował, że esport wszedł w mainstream praktycznie. Był, jest najlepszym graczem Ligi Legend, jaki kiedykolwiek istniał i istnieje nadal, no i chcą go uwiecznić w. Hali Legend, czy tam Galerii Sław. No tylko jest z tym mały problem, ale do tego przejdziemy zaraz, ponieważ jak oni chcą to zrobić? Będzie wprowadzony event e, z przepustką wydarzenia. E, przepustka wydarzenia będzie kos kosztować e, no 1950 RPK, czyli będziemy musieli kupić pakiet za 48 zł plus trochę tańszy pakiet za 28 zł, czyli razem za 76 zł e, za najtańszy tir tej przepustki. Przy czym jak wielu graczy zauważyło, wielu komentujących to całe wydarzenie, że jest to jedna z najlepszych przepustek jakie kiedykolwiek liga wypuściła, ponieważ mamy tutaj 100 poziomów i dostajemy bardzo dużo skórek w tym. Dostajemy skórkę wyniesionej legendy LeBlanc, skórki SKT T1Z, SKT 1 T1 Rice i SKT 1 Syndra, czyli wszystkie skórki Faker'a, jakie są aktualnie w grze. No i wyniesiona legenda LeBlanc, którą teraz właśnie wprowadzają, jest to nowa skórka. która wygląda całkiem nieźle, ale jest to tylko epic. Nie jest to jakaś legendarna, ani jak oni to nazywają, ultimate skórka, ale całkiem nieźle. Do tego 125 milionów esencji, to tam dodatkowa waluta do wykupywania jeszcze innych skórek. 14 ikon i emotek związanych z Fakerem, tytuł prokułowy Baron, to jest nawiązanie do, do Fakera, totem Hide on bush, nawiązujący do tego, że Faker bardzo często chował się w krzakach ze swoim Ryzem, którym uwielbiał grać, banner, 6 kul, czyli orbów, z których też mogą drop, dropnąć skórki i nie tylko, jest o wiele więcej tego. Jest 100 poziomów tej przypustki, która zawiera bardzo dużo kosmetycznych dodatków. Tak? No nadal, kosztuje ona 76 zł po najniższej linii oporu, chyba że komuś zostało jakieś rpeki z poprzednich jeszcze pakietów, jak ktoś kupował. A, no są to tylko rzeczy kosmetyczne, więc... Oto dramy tak dłużej nie ma. Drama zaczyna się, jak wejdziemy w kolekcję ARI, czyli skórki, którą stworzyli typowo dla fakera. Czy znaczy LeBlanc też stworzyli dla Fakera, ale ARI była tą, e, tą skórką, którą reklamują cały ten event. E, no i tutaj ten pakiet kosztuje już 5430 RP, -ków, czyli dorzucamy 113 zł. Będzie nas, nas kosztować w sumie 188, e, 189 zł, jeśli kupimy pakiet za 5250 RP, e, czyli za ten 180 zł prawie. I jeszcze ten najtańszy za 14 zł. I co mamy za te 189 zł? Dostajemy Ari, bohaterkę, dostajemy tą przepustkę, która była wcześniej, tak? Czyli dlatego dopłacamy do tego, jak ktoś kupił sobie wcześniej przepustkę i chce sobie ją wzmocnić do tej wersji, będzie mógł po prostu dopłacić różnicę. Oczywiście dostajemy skórkę wyniesionej legendy Ari, przy czym to nie jest najlepsza wersja tej skórki, jaka istnieje, bo jak tu widzimy, mamy jeszcze dwa kafelki, do których przejdziemy zaraz. Yy, mamy do tego prowokację z licznikiem udziałów w zabójstwach, yy, czyli zabójstwa i asysty. Yy, szczerze, ten licznik nie wygląda zbyt dobrze. Ta piątka tak. Yy, yy. Yy, niedawno zmienili masterię i masterie wyglądają o wiele lepiej niż to główienko, co się wyświetla z tym licznikiem. Yy, no cóż. Yy, hmm. No nie wiem, mnie nie zachwyca osobiście. Sama skórka sama w sobie też nie jest jakaś zarumbista. Yy, tak, i to nas będzie kosztować 189 zł. Lećmy dalej. Mamy kolekcję uwiecznionej legendy. Tutaj dostajemy skórkę uwiecznionej legendy Ari, czyli już tą lepszą wersję, która ma białe włosy i jej ogony zamieniają się w wilki, kiedy ultuje. Ekskluzywny efekt wykończenia budowli, ekskluzywny efekt wykończenia bohatera, specjalny komentator wizualny to jest po prostu HUD. Dostajemy elementy hoodu dodatkowo wyjątkowe przemiany skórek, czy postaci demonicznego króla z unikatowym dubbingiem, przemiana wybrańca demona z interfejsem demonicznego króla podczas superumiejętności. Oczywiście dostajemy też przepustkę i kolekcję wyniesionej legendy, czyli wszystko, co było w tym wcześniejszym pakiecie. Dynamiczne tło profilu, Czyli dosłownie dostajemy tego splasharta, który się rusza na jako banner na naszym profilu, jak ktoś sobie na niego wejdzie. Ramka uwieczniona, czyli ramka przy wczytywaniu gry, którą widzimy przez 60 sekund, jak się wczytujemy, chyba że ktoś ma drewnianego kompa w naszej grze, no to widzimy ją przez powiedzmy 5 minut i to tyle. No i ekskluzywna ikonka jemotka. No, czyli sobie możemy ustawić na profilu. Czyli za dodatkowe, <gryw> za dodatkowe 875 zł. Bo tyle kosztuje ten pakiet. Dostajemy parę ikonek, emotek, ruszające się tło na naszym profilu, na które nikt nie zagląda. No i skórkę. Skórkę, która równie dobrze mogłaby być ultimate skinem, bo się zmienia podczas. Yy, zmienia się jej wygląd podczas ultowania. Ano, ale dostajemy też ekskluzywny efekt wykończenia budowli i bohatera, że się podświetlają jakoś inaczej. Czyli dostajemy tego latającego, latającą głowę lisa, która spada na przeciwnika. Podczas ulta też nam się postać zmienia na białe ogonki. Bo normalnie są czarne. I to, i to tyle za zatrważającą kwotę 1000 złotych. Bo... Oczywiście nie ma pakietu, który obejmuje to, więc musimy kupić trzykrotnie najdroższy pakiet za, tysiąc, za 350 zł. No i dorzucić sobie jeszcze jakiś mniejszy pakiecik, najtańszy, jeśli nie mam żadnego pozostałego RP po wcześniejszych skórkach. No i wychodzi nam ponad 1000 zł za skórkę. No, i przepustkę i tak dalej. Tylko, że przepustkę możemy mieć za te 75 zł. Skórkę zwykłą, po prostu skórkę i parę motek, dokupujemy za 113 zł. A żeby mieć ulepszoną skórkę i efekt, jak ktoś umiera albo wieża sobie ginie, dopłacamy 875 zł. E, tak, no wszystko za taką fajniejszą, ładniejszą skórkę, tak, ale to nie jest najlepsza wersja tej skórki. Oj nie, 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 najlepszą wersję mamy popisową kolekcję Uwieczonej Legendy. Za popi... Zawartości jest popisowe ulepszenie skórki Ari, popisowe zagranie Fakera na kontrol 5, yy, czyli wykończenie budowli Fakera, yy, tytułowy końcowy boss, tytuł końcowy boss Faker. Czyli jak się wczytujemy, mamy takie tytułki, jak jest nasza postać i mamy tytuł i potem ten nasz nick, to, to naszym tytułem będzie końcowy boss Faker, który też widać przez minutę wczytywania do gry. Tak, dostajemy popisową ramkę uwieczniona, czyli też ramka, którą widać przez minutę na naszym e, banerze, jak się wczytujemy do gry z dziewięcioma pozostałymi graczami. Popisowy baner to też widać przez tą minutę wczytywania do gry. Popisowy portret Ari i LeBlanc. E, oczywiście dostajemy też przepustkę, kolekcję Uwiecznionej Legendy e, do, i dostajemy te 100 poziomów przepustki z marszu. Czyli nie musimy grać, żeby odblokować wszystko z tej przepustki, która kosztuje te 76 zł. Barwa idealu wyniesionej legendy LeBlanc, czyli dostajemy dodatkowy kolor tej skórki, którą dostajemy kupując przepustkę i dodatkowe barwy, kolejne kolorki chromy dla Skórek, które były stworzone dla Faker'a, czyli dla Zeda, Ryza i Syndry SKTT1. No i oczywiście ekskluzywna ikonka jemotka, a za to wszystko musimy do, zapłacić 59 260 RPK, czyli 2100 zł. I oczywiście aktualnie w Grze nie ma pakietu, który obejmuje tą, e, te 59 tysięcy rpk więc musimy sobie kupić sześć najdroższych pakietów za, za 350 zł, e, żeby nam trochę zostało i, i ten. I wtedy będzie kosztować 2100 zł. Czyli do poprzedniej wersji dopłacamy 1000 zł. <gryw> Żeby dostać jakiś tytuł końcowy, który widać przez minutę, ramkę, którą widać przez minutę, baner, który widać przez minutę, portrety, które, na które, o które nikt nie daje w ogóle walenia. No i odblokowujemy 100, 100 poziomów tej przepustki, którą możemy kupić za 75 zł. 76. No i dodatkowe barwy, tak, tych poprzednich skórek. Um, to wszystko kosztuje 1000 zł. Dodatkowo do poprzedniej wersji. No i skórkę dostajemy oczywiście, ale. Tak, za to wszystko musimy do poprzedniej wersji dopłacić 1000 zł, albo jak chcemy całą tą wersję, no to 2100 Przy czym... Dostajemy podpis pod wieżą fakera, wirtualny podpis pod wieżą, jak ją rozwalimy albo zdobędziemy asystę, zakładam, że też, to nam się faker podpisuje pod wieżą. O, i te chromy są pokazane. Te... I emotkę Fakera, tak. Finisher, podpis, emotkę Fakera, że to jest jego sygnaturowy ruch na każdym promo, jest w tej praktycznie pozie. To, 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 to tyle w sumie za dodatkowe 1000 zł. Więc tak, jak chcemy najlepszą wersję tej skórki, musimy zapłacić 2000 zł, żeby się móc nią chwalić. Co prawda, te ceny mogą szybko być nieaktualne, znaczy oprócz tej zadzina, te ceny za, za tą Ari mogą być szybko nieaktualne, ponieważ tu wy. Najczęściej zadawanych pytaniach jest odpowiedź, że podczas wydarzenia Hall of Legends gracze mogą nabyć zestaw RP, który zapewni im, im wymaganą liczbę RP do kupienia dowolnej kolekcji. Czyli podczas trwania tego wydarzenia pojawi, pojawią się tutaj dodatkowe pakiety, które spowodują, że no będziemy, będzie nas stać po prostu. Ile one będą kosztować, nie wiadomo, ale można bezpiecznie założyć, że na przykład ten najdroższy będzie kosztować. Tych około 2000 zł. Eee, może z jakąś zniżką za 1800, ale to spekulacje. Ale jak zdecydowano o wartości i cenie tej kolekcji? Mamy odpowiedź prosto od Rajatu na to pytanie. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym fanem, wieloletnim weteranem, czy po prostu chcesz wyrazić swoje uwielbienie, uznaliśmy, że podczas upamiętnienia legend przyjmowanych do Hall of Legends każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mhm. Nasi okazjonalni fani otrzymują bardzo korzystną ofertę. Przepustka Hall of Legends zawiera wiele skórek, w tym wyniesionej legendy LeBlanc, emotki i nie tylko. Z kolei kolekcja wyniesionej legendy dodaje nową skórkę wyniesionej legendy Ari, która przypadnie do gustu kolekcjonerom. Najbardziej zaangażowani fani mogą sięgnąć po kolekcję uwiecznionej legendy i popisową kolekcję uwiecznionej legendy, yy, zawierające dodatki specjalne, z których największą atrakcją jest ewoluująca skórka uwiecznionej legendy Ari. Te wersje są nieco droższe... <grym> Nieco droższe, ale oferują wyjątkową wartość pamiątkową i niespotykany dotąd funkcje, których nie możemy się już doczekać na Samoners Rift. Język, w jakim to jest napisane, jest chyba największym splunięciem w twarz graczom Ligi Legend. Okazjonalni fani mogą sobie zakupić ten najtańszy pakiet, w którym jest LeBlanc tylko, a kolekcjonerzy mogą zakupić sobie. Nieco droższe pakiety za 2000 zł, którym uwiecznią fakera w swojej kolekcji skórek. Uwiecznią fakera, który nigdy nie grał ze skórkami, bo jak możemy przeczytać na Redditie z niektórych komentarzy, które pozwolę sobie przetłumaczyć, tłumaczem Google'a, żeby było łatwiej. Najdroższa skórka na część gracza, który prawie nigdy ich nie używał. Nie używa ich ani nie kupuje. Dosłownie użył skórki zaledwie kilkanaście razy w całej swojej karierze zawodowej, a większość z nich wynikała z błędnych kliknięć przy wyborze bohaterów lub błędów w kliencie turniejowym ITP. Faker nigdy nie korzystał świadomie ze skórki. Najczęściej to był błąd, misklik za każdym razem na turniejach grał z podstawowym wyglądem. Swoich bohaterów. I to Riot chciał, żeby ogólnie stworzyli dla niego skórkę, tak? I padło na Ari. Czemu padło na Ari? Chyba nie jest też tajemnicą. Ulubioną postacią fakera jest Rise. I podobno czytałem, że faker chciał, żeby ta skórka była stworzona do Ryza. Tylko Riot uznał, że Ryze się nie sprzeda. No i mają rację. Ari jest najbardziej popularną postacią, jeśli chodzi o jej wygląd, w League of Legend. Jest nawet grupa Ari Mains. Typowo ludzi, którzy grają tylko i wyłącznie Ari. Niektórzy mogą się kłócić, że Lux jest najbardziej popularną postacią, bo do niej wychodzi najwięcej skórek. Ale można sobie zrobić bardzo prosty research na pewnej stronce do fanartów. Nie wspomnę może jej lepiej, ale z mojego researchu wynika, że do Ari jest tych fanartów 14500, a do Lux jest tylko 3700 takich fanartów. Niezbyt bezpiecznych do wyświetlania w pracy. I z tego powodu Riot uznał, że do, trzeba stworzyć skórkę do Ari, żeby się lepiej sprzedała. No i ogólnie graczom Ligi Legend się to bardzo nie spodobało. Najbardziej obwałtowanym postem na, na Redditie aktualnie z 16 tysiącami upvote'ów i 1400 komentarzy jest post, że wydarzenie w Hall of Legends nigdy nie miało na celu świętowania Fakera, tylko wykorzystanie go do zarabiania pieniędzy. I mają absolutną rację. Prawie każdy gracz League kocha Fakera i bardzo chcielibyśmy posiadać dedykowaną mu skórkę Ari. Riot umieścił pełną skórkę za paywallem za 600 dolarów, no czy tam 500. Tutaj trochę chyba chłop przesadził. I to jest dla, dla nich największą zniewagą dla graczy of Legend. Czy fanów fakera, jaką można sobie wyobrazić. Red postanowił wykorzystać naszą miłość do fakera dla własnych korzyści. Miało to być coś, co będzie przypominało fakerowi, kiedy odejdzie na emeryturę i. Mm. Miało to być coś, co będzie przypominało o fakerze, kiedy odejdzie na merturze i dowód, że tu byliśmy, kibicowaliśmy mu, gdy wciąż grał i podnosił te trofea, nie? jak świętował wygranie Worldsów i tak dalej. Faker nigdy nie używa skórek, prawdopodobnie dlatego, że chciał pokazać światu, że nie trzeba być bogatym, aby być dobrym w grze i być kimś wspaniałym. Zabawne jest to, że gdyby cena pakietów wynosiła około 100 dolarów, byłoby na to stać co najmniej 6 graczy. 6 graczy? Tłumacz? 6 razy więcej graczy. Okej. Okay. Jeszcze raz. Zabawne jest to, że gdyby cena pakietu wynosiła około 100 dolarów, byłoby na to stać co najmniej 6 razy więcej graczy, którzy by to kupili. A Riot i tak by na tym zarobił. Ale chciwość Riotu jest zbyt krótkowzroczna, aby to dostrzec. Nie daj się z tego powodu FOMO. Nie daj się FOMO. Nie daj się Fear of Missing Out. Nie, nie daj się temu strachowi przed tym, że już to nie będzie dostępne za niedługo. Że musisz to kupić teraz. Czy tam za jakiś czas, jak ten event wyjdzie. Ta skórka nie będzie pamiątką miłości do fakera, ale dowodem na twoją głupotę. No, to jest najlepszy, najlepszy punkt tego posta, że tak. Yy, znajdą się ludzie na pewno, którzy to kupią, yy, bo są po prostu idiotami, debilami, którzy nie potrafią zarządzać swoimi pieniędzmi, yy, lub są po prostu bardzo bogaci i mają wywalone na to, na co wydają swoje pieniądze. No w końcu to są ich pieniądze, tak? I tutaj właśnie nie chodzi o to, że to jest jakiś skam, że to jest jakiś, nie wiem, to powinno być nielegalne, czy coś takiego. Nie, 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 nie. Każdy wie, na co wydaje te pieniądze. Tu nie ma nic ukrytego. Mamy cenę podaną, przynajmniej w rpk -ach. W tych Riot Pointsach i wiemy, ile mniej więcej to będzie kosztować. I wiemy, co dostajemy za te wszystkie pakiety, ale nadal chcą wykorzystać złe zarządzanie pieniędzmi przez ludzi i sobie na tym zarobić. I to sporo, sporo sobie na tym chcą zarobić. 500 dolarów lub 2000 złotych. hu no trochę, trochę mrozi krew. No i jak wspominałem wcześniej, jest nawet specjalny Reddit dla mainów Ari, czyli ludzi, którzy grają. Tylko i wyłącznie Ari w grze. Leć znaczy może nie tylko i wyłącznie, no bo, bo mogą zbanować, ale tak. Do no Reddit ma 50 tysięcy członków, więc trochę tych ludzi jest. Tu się pojawił post z trzema tysiącami upvotów, który nawołuje do banowania Ari w każdej grze. Bez wyjątku. E, niestety tej strony nie mogę przetł przetłumaczyć. Nie wiem czemu, nie mam, nie mam możliwości tłumaczenia tego. E, no ale tak, pokrótce chodzi o to, żeby po prostu podnieść ban rate'a. Ari do 100%, żeby w ten sposób pokazać, że gracze się nie zgadzają na to, co Riot odwala z tą skórką za 2000 zł. I jest update odnośnie tego. I mamy tu wykres, jak często Ari jest pikowana w grach i jak często Ari jest banowana w grach po lewej i po prawej. Więc gracze też nie, nie dają sobie po prostu pluć w twarz. Jest to jeden z. No, jest to największe aktualnie, największa drama odnośnie skórki, ceny skórki w League of Legend. Gracze starają się walczyć. I myślę, że ostatnia sytuacja, na przykład z Helldiversami Dwójką, pokazała, że gracze naprawdę mają władzę, jak wpłynąć na twórców gry czy wydawców, żeby wycofali się z jakiejś decyzji. Tak jak było z Helldiversami i review-bombowaniem po prostu gry na Steamie. Tak tutaj mamy masowe banowanie po prostu postaci, do której wyszła ta skórka, podczas gier. I jest to bardzo dobre przedsięwzięcie, moim zdaniem. Tylko mam wrażenie, że Riot i tak tego nie cofnie. Eee, mam wrażenie, że Riot nic nie zmieni absolutnie, bo i tak znajdą się ludzie, którzy to kupią, którzy nie będą mieli absolutnie wyrzutów sumienia. No i czy zrobią coś złego? Nie, w teorii nie. Skórka za 2000 zł, tak naprawdę, no ja mam to gdzieś, bo nie wydaję na skórki aktualnie już nic. Kiedyś jeszcze to robiłem, jak byłem młody i głupi. Teraz jestem tylko głupi, na szczęście, ale tego już nie robię. Na pewno się znajdą ludzie, którzy to kupią i można to tłumaczyć z jednej strony tak, że okej. Okay, co to szko jak to szkodzi grze? Jak kogoś na to stać, to sobie to kupi. Albo jak ktoś jest nieodpowiedzialny ze swoimi pieniędzmi i nie potrafi ich wydawać w logiczny sposób, a ma ich za mało, mniej niż powinien mieć, żeby wydać 2000 zł na taką skórkę. No to, no to jest ich wina, tak, że, że dają się robić na hajs. No ale z drugiej strony kupowanie takich rzeczy, pozwalanie sobie, żeby nam pluto w twarz, to, to jest wyraźny sygnał dla wydawców gier i twórców gier, żeby robili tak dalej. No bo skoro ludzie to kupują, a wydźwięk jest dość mały z, od społeczności, od strony społeczności, skoro e, jeśli bulwers jest zbyt mały, zbyt cichy, no to kurde, czemu nie? Można sobie wydać skórkę za 2000 zł, skoro i tak parę ludzi to kupi. Zrobimy od cholery Ciana, bo kosztuje tak dużo, że nie, nie trzeba, żeby bardzo dużo ludzi to kupiło. No i do tego, jak ten backlash cały nie będzie zbyt, yy, zbyt wokalny, no to co nic się nie stanie, nie? nie stracimy na tym, a zyskamy bardzo dużo. Tu, tu leży trochę problem yy, w tym pozwalaniu na takie zagrania. No i w tym, że, że tak naprawdę to jest bardzo duży, no dla mnie też, hamskie zagranie, żeby podpisywać to imieniem Fakera. To jest prawie jak z tym, kiedy 2K wypuściło NBA 2K któreś nie pamiętam które już do końca tak z pamięci wypuściliło wersję deluxe nazwaną Black Mamba Edition i wypuszczają te wersje do tej pory. Tylko, że pierwsza edycja taka deluxe, którą wypuścili, miała miejsce tego samego roku, kiedy zmarł Kobe Bryant. I podpisali tą edycję o wiele droższą od podstawowej wersji gry, jego imieniem i nazwiskiem i jego przydomkiem jako Black Mamba, yy, i wytarli po prostu sobie legendą, jaką był Kobe Bryant, mordę. Żeby sprzedać więcej kopii tych droższych. Podobnie jest Powiedzmy z fakerem. Faker nadal żyje, co prawda, ale, ale za to musimy zapłacić 2000 zł. Żeby upamiętnić gracza, który nigdy nie grał ze skórkami, chyba że przypadkiem. A najlepsze, że w przyszłości nie będzie już można tego więcej kupić. W tym roku wydarzenie Hall of Legends kończy się 9 lipca o godzinie 9.00. CEST. Po zakończeniu wydarzenia nie będzie można już kupić wyniesionej legendy Ari, uwiecznionej legendy Ari, uwiecznionej legendy Ari popisowej, wyniesionej legendy LeBlanc ani żadnych powiązanych z nim elementów kosmetycznych. Obecnie naszym zamierzeniem... Jest, aby ta zawartość była dostępna tylko przez ograniczony czas i w przyszłości nie planujemy jej przywrócenia. Jednocześnie nie planujemy dodawać elementów kosmetycznych Hall of Legends do puli łupów, w tym wymian. E, puli łupów, czyli tych, e, jak kapsuły dostajemy za darmo z eventów jakichś, albo skrzynki za darmo zegranie, e, no to nie będzie tych elementów w, za darmo, tak, w skrzynkach, w lootboxach. E, więc wchodzi tu masakryczne FOMO po prostu. No bo ten event będzie trwał i się zakończy, i. Jak nie kupimy tego do tego 9 lipca, nie wydamy 2000 zł, to to zniknie. Jest to limitowany event, mimo że być nie musi, więc chcą uwiecznić fakera limitowaną skórką. Tłumaczą to, że Hall of Legends to galeria sław Sporta Lola, składająca hołd zawodowym graczom, którzy wykazali się niesamowitą wytrwałością i umiejętnościami w League of Legends oraz zainspirowali miliony fanów na całym świecie i chcą uwiecznić fejkera limitowaną skórką, której potem nie będzie można zakupić, ani zdobyć w żaden inny sposób. Jakby coś, coś tu się nie skleja. Skoro ma być uwieczniony, żeby to trwało wiecznie, to będą mieli do tego dostęp tylko ci ludzie, którzy to kupili do 9 lipca? No ciekawe zagranie. Dodatkowo Riot też ciągle rozkręca, napędza swój system banowania graczy, więc też możemy właśnie wydać 2000 zł, po czym napisać, na czacie komuś gg i dostać bana i stracić 2000 zł w pizdu. Zabawa. Liga Legend. Kocham tą grę. Gram w nią nadal i jej nienawidzę. Przestańcie kupować takie skórki, naprawdę. Oh. Było w lancerze na początku. Upamiętniamy Fakera, Hala Legend. Czy tam Galeria Sław. Jak to przetłumaczyli sobie. Oh. Jakiś trailer do eventu. Nowa skórka. 2000 zł. Świetnie. Te, tej ceny się nie spodziewałem, szczerze. Myślałem, że to będzie jakiś Ultimate. Będzie kosztował te 50, 70 zł, może. 2000 zł. Jasny gwint. Wchodzimy w nową erę gamingu, gdzie, żeby zakupić sobie skórkę do darmowej gry, musimy wziąć kredyt. Do widzenia. A jeszcze wbi wbijajcie na streamy tutaj na, na YouTubie. Streamuję aktualnie Elden Ringa w oczekiwaniu na DLCK, nie? I ten. A i subujcie, nie? To się przyda. Dzięki.